Instytut Medycyny Pracy w Łodzi realizuje projekt w ramach najnowszej edycji Narodowego Programu Zdrowia, w ramach którego udziela bezpłatnych konsultacji pracodawcom, menedżerom, specjalistom BHP czy medycyny pracy w zakresie wspierania zdrowia starzejących się pracowników. Od ekspertów z Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy możecie Państwo dowiedzieć się m.in. jak wspierać prozdrowotny styl życia swoich pracowników, tak by poprawiać ich produktywność oraz ograniczać absencję chorobową, a więc m.in. jak wspierać ich w realizacji rekreacyjnej aktywności fizycznej, podejmowaniu zdrowych nawyków żywieniowych, redukcji następstw pracy siedzącej, czy wspomóc ich w lepszym radzeniu sobie ze stresem. I wspieranie personelu w realizacji prozdrowotnego stylu życia jest ważne m.in. w okresie pandemii COVID-19, dlatego że różnorodne sondaże wskazują, że ludzie mogą gorzej radzić sobie z realizacją zachowań prozdrowotnych w tym okresie. Przykładem może być nasilenie stresorów i gorsze radzenie sobie z nimi w trakcie pandemii koronawirusa, co potwierdzają dane ZUS-u dotyczące absencji chorobowej. Dane za 2020 rok, a więc pierwszy rok pandemii w stosunku do 2019 roku, pokazują, że liczba L4 wystawionych z tytułu zaburzeń zdrowia psychicznego i zaburzeń zachowania wzrosła aż o 25%, natomiast liczba dni absencji chorobowej z tego tytułu aż o 37%. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wspieraniem prozdrowotnego stylu życia swoich pracowników, serdecznie zapraszamy do bezpłatnych konsultacji.